Siemaneczko! Z tej strony Perka Lazerka. Zapraszam Was na drugi odcinek z gry Find the Markers w Roblox. W ostatnim filmie poprosiłam Was, żebyście napisali mi w komentarzu podpowiedzi, gdzie znaleźć dany marker. No i mam już przygotowane Wasze odpowiedzi, tak więc zaczynamy od pierwszej. Pierwszy marker technikal na starcie, nie klikasz play, tylko przewijasz pasek z markerami i jest taki zielony na końcu, klikasz i masz. Tak więc mamy tutaj ekran startowy, no i tu mamy te markery, których tych nie możemy niestety kliknąć, ale niby mamy przewinąć? A czemu to się nie przewija? O! Dobra, scrollem trzeba na myszce przewijać i to jest chyba ten marker, tak? Technikal. O! Dobra, zdobyłam odznakę. Technical Marker. Sprawdźmy, jaki on ma poziom rzadkości. Czy to jest jakiś mega rzadki? Uuu, to jest extreme! Brawo! Takich komentarzy właśnie oczekuję, żeby same takie najrzadsze markery były. Bo co jak co, sama bym na to nie wpadła. Jedziemy z drugim komentarzem. Werka, jak napiszesz na czacie emotkę czaszki, dostaniesz markera. Otwieramy czat. Dobra, to skasujemy ten o. Jest! Dostałam jakiś tutaj forgorker. Cokolwiek to znaczy, jakiś taki, nie wiem, tajemniczy? Zanim zaczniemy szukać kolejnych markerów z Waszych podpowiedzi, to jeżeli chcecie, żeby Wasz komentarz też się pojawił na filmie, to zostańcie koniecznie do końca odcinka. Tam pokażę Wam, jakich markerów mi brakuje i wybierzecie sobie jeden lub dwa i napiszecie mi w komentarzu, jak je znaleźć. A jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka z Find the Markers, to kliknijcie sobie tutaj. A teraz zaczynamy trzecią podpowiedź, czyli hej Werka, na tej wieży zegarowej są dwie drabinki. Najpierw wejdź po mniejszej z tyłu, a potem wejdź po większej z przodu. A wtedy przeteleportujesz się na inną mapkę. Pozdrawiam Cię serdecznie. Ja również pozdrawiam. Tutaj chyba mówisz o tej wieży zegarowej, tak więc idziemy sprawdzić. Tylko sobie włączymy turbo przyspieszonko. Czyli tak, jedna drabinka jakaś tutaj powinna być. Ojeja! Jako ona naprawdę niewidoczna jest, czyli jedna mała z tyłu i druga duża z przodu. I teraz mamy wejść tutaj w tą tarczę, tak? O! Nawet jej nie dotknęłam! I jesteśmy na jakimś zamczysku. Tak więc rozejrzyjmy się, tutaj może znajdziemy jakiegoś markera jednego, może w krzaku będzie ukryty. Tu nie ma, włączmy sobie turbo przyspieszonko, tu też nie ma markera. O, ale tu leży w kwiatkach, patrzcie! Jest! Taki kwiecisty marker. I tu jeszcze jakiś stoi. Jakiś taki łucznik. Ale ma dla nas questa, tak więc zobaczmy. Czy mogę cię zebrać? Co? Co ty tam mówisz? Aha, muszę pozbierać jakieś pieniążki. I dopiero dostanę tutaj markera. O nie. Dobra, tam widzę, że jest jakiś pieniążek, ale chyba na razie się w to nie bawimy, co? Skoro film jest, że widzowie podpowiadają mi, jak znaleźć markery, to wracamy na poprzednią mapkę i idziemy dalej z komentarzami. Najwyżej tutaj wrócimy, albo napiszcie mi właśnie w komentarzu, jak znaleźć markery na tej mapce. Inni się tutaj męczą, tyle czasu szukają markerów, a ja Was proszę, żebyście napisali mi w komentarzu, idę na łatwiznę. Jedziemy, kolejny komentarz. Moment. Werka, markera możesz również znaleźć na tym pasku na dole, drugi znaczek do donate'ów chyba w dolnym lewym rogu, taki malutki marker. Dobra, chyba o ten chodzi, donate'y mamy. I lewy, o Boże, taki mikro marker tutaj jest? Greedy marker, czyli taki chciwy marker to był ukryty. O matko, w takim malutkim miejscu tutaj. Dobra, ja nie chcę być greedy, więc tutaj wpłacę im donajcika, co? Chociaż 10 robuxów im przekażę za stworzenie tak super gry. Dobra, przekazane 10 robuxów, żeby nie było, że jestem chciwa. I lecimy z kolejnym komentarzem. Kuba napisał, musisz wpisać na czacie hashtag, nie, to nie jest hashtag, łamany e lauk. No dobra, to wpisujemy. Łamane e spacja la u g h. O! Ale teleporcik szybki, gdzie jesteśmy? Co to za... To jest kitkowy marker? Katsu marker! Jaki śliczny, zobaczcie. Czy da rady stąd wyjść, czy tylko teleportem? Chyba tylko teleportem, tak więc teleportujemy się i jedziemy z kolejnym komentarzem, tylko sobie tu przesunę. Andrzej, tam w sklepie rybackim masz na półce markera, czyli to jest chyba ten pierwszy sklep, do którego wtedy weszłam. Gdzie on był tam? Tutaj chyba.
Dobra, przyspieszonko i na półce szukamy markera. Dobra, jest tutaj. Tego na pewno podnosiłam, nie? Tak, że już go mam, ale na której półce? Tutaj jest! Ale jak się do niego dostać? O! O! Ez. Jaki to jest marker? Old marker, to jest taki stary marker. Zobaczcie, jaką brodę ma. Albo pleśń. Biedny. Trochę jak Święty Mikołaj wygląda, tylko taki fioletowy. Widzicie? A byłam w tym sklepie, rozglądałam się, nic nie widziałam. Kolejny komentarz. Asia. Werka, musisz znaleźć dwa groby i wejść do pierwszego. Naprawdę wysyłasz mnie na cmentarz? A wtedy znajdziesz zombie markera. No dobra, idziemy szukać cmentarzyska. Chodźmy tu. O, chyba tutaj nawet jest, tak? Widać te groby. No dobra, i do którego ja mam wejść? Do pierwszego. O nie! Zakopałam się! Jest! Zombie, tak to będzie? Zombie marker! Jak on wygląda? Boże, czemu on takie czerwone oczy ma? Nie wiem, dobra, wychodzę stąd, bo jest tutaj dziwnie. A w drugim grobie nic nie ma? Nie, nie ma. Kolejna podpowiedź. Hej, w domku, w którym byłaś na początku filmiku, chyba właśnie w tym sklepie, z którego teraz wyszłam, na suficie zamiast lampy jest marker? Co? To czemu ja go nie zauważyłam? Dobra, jeszcze raz idziemy sprawdzić. Czyli na suficie zamiast lampy... Co? To jest marker? Ten nieświecący? Tam jest marker, to nad tym ziomeczkiem. Okej, okay, ale jak go zdobyć tutaj? No nie dosięgam go. Może jak na półkę wejdę. Oj. O, dobra, mam. Mam, wskoczyłam. To już dwa markery tutaj w sklepiku przegapiłam, co byłam w poprzednim odcinku na samym początku. Przypominam wam o zostawieniu subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmu. No i jeżeli chcecie kolejny odcinek z Find the Markers, to zostawcie 5000 łapeczek w górę, tradycyjnie. Kolejna podpowiedź od Angeliki. W jaskini jest czerwony kryształ i musisz kliknąć w niego 3 razy i się tepniesz do markera. No dobra, gdzie jest ta jaskinia? O, to tam jest jaskina. Dobra, robimy przyspieszonko, które już było aktywne i szukamy czerwonego kryształu. O, ciemno wszędzie, głucho wszędzie. To jest różowy kryształ chyba. To jest niebieski. To jest czerwony, ale jego kliknąć nie można. Tutaj? O, tu jest kolejny czerwony. O! Raz, dwa, trzy. Giniesz ty. Nie, teleportujesz się ty. I nie miałam takiego, co to jest? Burning marker, czyli płonący marker. Taki jak lawa trochę wygląda. Trochę lawa, trochę marker. Ale jest zadowolony. O, widzę, że można tutaj wrócić. I zobaczmy, jaką macie kolejną podpowiedź. Ja już stąd wychodzę. Nagrywamy gry. 8.43. Tutaj wpisz Pray to Wild Card i jeszcze wpisz I hate Wild Card. Będzie mi miło, kiedyś skorzystasz z mojej podpowiedzi. Dobra, ja sobie sprawdzę na poprzednim filmie, o co tam chodziło. Okej, już wiem. Trzeba iść do domku, tam gdzie był Pray coś tam napisane. Chyba to jest ten domek, tak. To jest ten, tutaj zdobyliśmy z dywanu, tutaj zdobyliśmy z akwarium. Ale tutaj trzeba napisać na czacie jeszcze raz Pray to Wild Card. Dobra, to wpisujemy na czacie. Pray to wild card. O, i się pojawiło coś. Dobra. Mogę cię podnieść? Dotknąć? Wild marker, czyli to jest dziki marker. W ogóle jest gra Uno. Tutaj rzeczywiście ten marker mówi, żeby nie wpisywać I hate wild card, czyli nienawidzę dzikiej karty. I hate wild card. O co chodzi? Halo, halo? Ciemno wszędzie, nic nie widzę. O, są drzwi. Dobra, tu mamy powrót, a coś jeszcze tu jest? To jest wielka karta. Tu coś mam, jakieś białe drzwi. Open. Ej, ale ja nic nie widzę. O nie, jakiś labirynt. He's coming? Kto nadchodzi? Ja tu nic nie widzę. Tu mi coś wyskoczy zaraz, prawda? O Boże! Wielka karta! Ona idzie! O nie! Dobra, my się kamuj, ciekawi! Ej! Ona wychodzi poza mapę! Nie! Zostaw! Idę tyłem! O nie, 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 nie! Nie zagram już nigdy w Uno. Dziękuję ci bardzo. Nagrywamy gry. Szymon podpowiedział, że w tej wodzie, co byliśmy, i ten marker chciał, tamten z rybkami, żebym pozbierała wszystkie rybki tutaj widoczne, takie tęczowe, ułożone w tęczę. Więc akceptujemy pomoc, czyli klikamy Sure.
i zbieramy jego zaginione rybki. Dobra, tu mamy jakąś czerwoną, która bardzo szybko pływa. Boże, jak ją kliknąć? Matko, stój! Stój! Nie mogę cię kliknąć, za szybka jesteś. Aaa! Pływam! O, teraz kliknę. No, przecież kliknęłam! O! Dobra, zebrana, wróciła na swoje miejsce. Idziemy dalej. Tam mamy jakąś fioletową, ale ona już tak szybko nie pływa, więc nie powinna mieć problemu. Okej. Okay. Tam mamy jakąś zieloną. Stój! Stój! No nie, wpłynęła mi do kanału. O, płynie, dobra, mam. Kolejna jest tam różowa. O, okej, okay, jest. Tu jest kolejna, turkusowa i tam mamy żółtą. I chyba to wszystko, tak, tylko tej żółtej chyba brakuje. Czy nie, jeszcze jakieś brakuje. O, tam pomarańczowa jeszcze pływa. O, chodź tu. To tylko ta czerwona tak szybko pływała. Okej, okay, i mamy już z powrotem do oddania questa. I powinniśmy móc zebrać właśnie tego markera. Sweet! Ekosystem marker. Jaki to jest marker? Jakiś rzadki? To jest średni marker do znalezienia, ale uważam, że to powinien być jako łatwy. No chociaż ja na początku nie ogarnęłam, o co z nim chodzi. Jedziemy dalej. Maja, Vera i w wodzie tam są koralowe glony. Przeszukaj je i znajdziesz marker. W glonach? Ja nie chcę glonów dotykać. Tamtego podnosiliśmy. Co, zamiast jakiegoś glona to jest marker? Tutaj jest chyba tak marker ukryty, taki jakiś, ojeja, taki brudny marker. Nie, to jest koralowy marker, okej. Okay. Świat Niki w Toka i Roblox. Jak wejdziesz na szczyt piramidy, to musisz skakać, bo tam jest drabina, Adriana, niewidzialna. I jak masz sklep, to masz mostek i pod mostkiem jest water marker. A to nie jest tutaj, co ja jestem właśnie? Ej, przycisk widzę. Co? Okej, to jest ten... Aha, tu pod mostem! Jest! Patrzcie, jest kolejny... A czemu ja go nie zauważyłam? Watermarker! Nie wiem, jakoś mi się stopiło. Zobaczcie, jak on się obkręcał śmiesznie. No nic. To jeszcze tutaj idziemy na piramidę. Bo mamy podpowiedź, że na piramidzie, ale tam jest piramida, dobra. Przyspieszonko, werki, aferki. Hop, 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 hop. O. I co? Musisz skakać, bo tam jest drabina? Jaka drabina? Co? Mi nie działa coś chyba. O! Tutaj rzeczywiście coś się zacina, ale jak po tym... O Boże! No to sobie wpadłam do piramidy, ale jest tutaj coś. Co tu mamy? Salmon marker, czyli taki łososiowy marker. Czy ja mogę stąd jakoś wyjść? O! Prosto. To wcale chyba tutaj na szczyt nie trzeba było wchodzić, tylko tak na boczek gdzieś, nie? O! No właśnie, na jakiś boczek wystarczyło. Dobra. Kubuś 303. Werka, bo jak chcesz zebrać tego green marker, to był ten taki, co był do góry nogami, to w ustawieniach włącz shift lock i potem wyjdź z ustawień, kliknij shift i spróbuj trafić w marker. Mam nadzieję, że pomogłem. No ja pamiętam, się męczyłam z tym zielonym markerem, ale wiem, że jak znajdziemy tego zielonego markera, to uda nam się zakończyć questa i będziemy mogli odebrać kolejnego markera. To chyba było tutaj, tak. Tutaj, u tego ziomeczka wzięliśmy właśnie zadanie i brakuje mi tylko tego zielonego, który był tutaj. Może ja nie muszę wcale skakać, wystarczy tylko... Oj, 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 oj! Nie! To kliknęłam! Już myślałam, że spadłam! Udało się! Wow! Ale to było naprawdę ciężkie! I ja chcę sprawdzić, czekajcie sobie, tylko to wyłączę. Ja chcę sprawdzić, czy to jest jakiś mega rzadki, bo to jest... Medium, naprawdę medium. No dobra, ale udało się, dziękuję ci bardzo Kubuś 303. I teraz idziemy oddać nasze zadonko tutaj markerowi. A czemu ty masz dalej wykrzyknik? No tak, pomogę ci, ale to ja jeszcze nie znalazłam? Red, yellow, green. To jest ciekawe, bo mam i ten yellow, mam ten red i mam ten green. Mam zielony, mam żółty i mam czerwony, a nie mogę oddać mu zadania. Nie wiem, no coś tu jest ewidentnie nie tak, że nie mogę mu oddać. No ale nic, jedziemy dalej. Alan napisał, jest taki domek i w nim jest laptop, musisz w niego klikać i dostaniesz coś rzadkiego. Dobra, tu idziemy. Chyba wiem, o jaki domek chodzi. Pamiętam, że był taki marker, który siedział przed laptopem. Tylko gdzie to było? Tu nie. Ale w takim jakimś domku pamiętam, że on siedział. Miał komputer, tu nie. Przez okno. O! Chyba tutaj, tak?
Tego podnosiłam markera, tak, tego już mam, ale to chyba chodzi o to, żeby klikać w ten komputer. No i rzeczywiście mamy tutaj myszkę. O! Ale co jak co, ja też często mam taki błąd w Windowsie, też taką smutną buzię, no i że komputer napotkał problem, nie, i się wyłącza. No i co teraz? O! Weszłam w monitor. Halo? Jest, smutny markeruś. Error. Error marker, tak jest. Podpowiedź Wojtka teraz. Ceglany marker jest za kominkiem na drewnianym domku plus fioletowy marker na spawnie, czyli na respie. Fioletowy marker? No to ja już chyba go mam. Chwila. Tego mam? Mam. Tego? Jednak nie miałam. Myślałam, że mam. Pomyliłam się z tamtym. Za kominkiem na drewnianym... Aha, tutaj jest kominek. Dobra, to wchodzimy tutaj. Idziemy do kominka. Tu byliśmy ogólnie. A jak jeszcze raz? Oj, spadłam, ale widzę, jest marker. Tutaj się schował. Dobra, idziemy jeszcze raz. A, bo ja po tych schodkach próbowałam wchodzić, a marker był tutaj. A ty, ukryty markerze. Brick marker, czyli to jest ceglasty marker. Marta napisała podpowiedź. Hej, jak zdobyć DCLT marker? Musisz wejść do galerii z markerami i skakać po ścianie. Miłego oglądania. Dobra, galeria markerów była chyba tam. Musisz skakać po ścianie i będzie. No to skaczę po ścianie. W ogóle mogę jakoś wejść dziwnie tu, w tym obrazku? Nie. Tutaj? O! Aha, że jest usunięty, deleted, okej. Kolejny komentarz. Werka, na samym początku jest takie jasne drzewo, jak wejdziesz w nie, to zdobędziesz marker. Jak nas... Co, to drzewo? Czekaj, zielone, 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 no to jest jasne drzewo. Czy tutaj będzie coś? Jest! Kaki marker! Ja w ogóle bardzo lubię kolor kaki, bardzo ładny jest. Kolejny komentarz od Mikołaja. Hej Werka, świetny odcineczek jak zwykle. Dziękuję, dziękuję. Daję podpowiedź do markera. Tam, gdzie był taki smutny marker i mówił turn my coś tam upside down, to chodziło o to, że musisz odwrócić jego twarz, czyli wejdź do przebierania się w Robloxie i tam musisz ubrać twarz The Winning Smile za free, czyli za darmo. I wrócić do tego markera i go zebrać. To chyba chodzi o ten uśmiech, on jest za darmo, tak więc kupujemy i nakładamy sobie na twarz. W ogóle ciekawe, jak ja będę wyglądać w tej nowej twarzy. Nie, no dobra, nie jest źle, taka, nie wiem, podłużna mi się twarz zrobiła. Wracamy do gry. Gdzie ja miałam iść? A, już wiem, do tego tam, co chciał popełnić sudoku. To idziemy mu pomóc rozwiązać sudoku. To było chyba tutaj, co? Pamiętam, że na krawędzi jakieś. Tak, jest ten marker, to jest ten. I co, wystarczy do niego podejść z uśmiechniętą buzią? No, halo? Przecież mam uśmiechniętą buzię już. Buziomeczku! Zobacz, zobacz na mój uśmiech, aż spadłam ze wrażenia. O, a tutaj to co jest? Co? A czemu ja to zdobyłam? Bo ja sobie tak nacisnęłam tutaj. To ja go nie dotykałam, tego markera, naprawdę? No to widzicie, bez waszej podpowiedzi zdobyłam jakiegoś markera nawet. Dobra, napraw się już. Przecież odwróciłam buzię moją. Zobacz, jaka uśmiechnięta jestem. Czy ten marker się już odlagował? No czemu? Jeszcze nie? Nie wiem, widzowie. Zrobiłam wszystko, co mi tutaj napisaliście, ale nie działa. Może tu jest jakiś błąd? Nie wiem. Najwyżej do tego wrócę. Lecimy dalej. Bez nazwy napisał. Hej Werka, tu napiszę markery, które pominęłaś. Ten mamy. Koło grobów jest drzewo, na których jest marker. No dobra, to idziemy szukać. Tam były te groby, czyli gdzieś na drzewie. No jest, tutaj, tak? A ja go nie dosięgnę. Jak on tak skoczy na niego? Nie. Trzeba jakoś dostać się na drzewo, a może... Ja wiem, z tego domku przeskoczymy po drzewach tam. O, dobra, chodźmy po teleporcik, tak. Tutaj tak. Halo? O! Dobra, i na tych drzewach sobie poskoczę, może co? Tu. Gdzie był ten marker? O, dobra. Mój sposób zadziałał. Hop! I jest. Leaf marker, czyli listny, liściowy marker. Kolejna podpowiedź od tej samej osoby, czyli tam, gdzie był ten kwadrat fioletowy, tam jest wodospad i w nim
jest marker. Tam był chyba ten taki fioletowy kwadracik, co się kręcił. A ten podnosiłam? Marker? Pszczółkowy? Podnosiłam. Tu taki, pamiętam, kwadrat latał i gdzieś tutaj jest wodospad, tak? Tu jest wodospad. Okej. Okay. A, widzę już dziurę. Trafiłam. O! Udało się. Jest jakiś. Co to jest? Bendy Straw Marker, czyli jakaś taka słomiany marker, tak? Słomiany? No jako słomka taka do picia. Paweł napisał, w jednym domku był marker za lodówką, dziwne, że jego nie zauważyłaś. Ja tutaj sporo markerów nie zauważyłam, bo jestem ślepa. Ale za to wy macie lepszy wzrok ode mnie, więc wszystko widzicie. No dobra, to sprawdzamy. Te domki za lodówką jakiś marker. Tu nie ma. Kolejne szukamy. Tutaj? Nie wiem, krzesło mi przeszkadza. O, coś jest. Jest jakiś marker. Co to jest? Battery marker, czyli bateria Duracell się tam zapodziała. No dobra, mamy 64 markery. Jedziemy z kolejną odpowiedzią. Iwona, w cukierkowym świecie, w markerach, tam jest woda, do której jak wejdzie, to spadniesz i się odradzasz, ale w tej wodzie w rogu jest marker. Cukierkowe jakieś królestwo, czy tam cukierkowy świat, gdzie on jest? A tam, dobra, widzę. Dobra, sprawdzimy jeszcze dwie podpowiedzi, czyli tą jeszcze jedną i skoczymy sprawdzić, czy tam ten jeden marker się odbudował. Dobra, jest woda, czy chodzi o tą rzekę tutaj? Aha, czyli do tej rzeki nie można wchodzić. Co? Ej, tu jakiś przycisk odkryłam. Czemu jak... Explode marker? Dobra, nie można tej rzeki dotykać, a można jakoś tak... O! To jest marker? Tutaj ten w rogu? Tak, to marker jest? Nie, to co moje gacie na razie. To jest marker? To jest czekolada jakaś. To może to jest ten chocolate marker, bo tak w sumie wyglądem przypomina. No dobra, czyli musimy tak spaść mniej więcej tu i go spróbować kliknąć, bo tak chyba... A może jak sobie włączę znowu to? A, udało się! Chocolate marker! I jeszcze jedna podpowiedź, ostatnia. Marysia napisała. Hej, super, że zaczynasz nową serię. Markera możesz znaleźć. Idź do krainy cukierkowej i w wejściu do krainy blisko wyjścia masz taką platformę do wyszczelebia. To obok tego masz malutką zjeżdżalnię, musisz wejść na nią i przejść obie i masz markera. Sorry za błędy ortograficzne. Nic nie szkodzi, nie przejmuj się. Tu jest jakaś zjeżdżalnia. Dobra, wchodzimy po tych klocach białych. To są pianki marshmallow. Mamy zjeżdżalnię, widzę, że tęczowa, tak więc bez trzymanki jedziemy. Uhu! Jezu, żebym nie wypadła tylko, Boże, się przewróciłam! I wylądowałam koło marshmallow marker. To taki trochę reniferek myślałam, że to jest, a to jest pianka marshmallow. O! Idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy. Tu mam przejście! I tam mamy jakiegoś markera wiśniowego. Dobra, chyba pewnie podłogi nie możemy dotykać, więc skaczemy, nie rozwaliłam się. Ja myślę, że przybliżę sobie tak mapkę na full. Będzie mi prościej, oj. Tu, jak teraz tam? Okej. O, mam! Plan marker, jej! Dobra, teleportuję się stąd, bo nie chcę umierać i idziemy sprawdzić szybciutko, czy tamten sudokowy marker się odbagował. Ziomeczku, mam nadzieję, że się naprawiłeś już. Naprawił się! Jej! Mogę się podnieść? Winning marker! Czyli się udało. No dobra, pokazuję wam moją kolekcję markerów i napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jak znaleźć brakujące markery. No bo co, no trzeba trochę tutaj pójść na skróty, ale też wy możecie się wykazać swoją wiedzą, jak dany marker znaleźć. Tutaj wam pokazuję te na szaro, są te, co nie odblokowałam. Tak więc wybierzcie sobie jeden lub dwa markery i napiszcie mi, jak je znaleźć. No ja bym najbardziej chciała, żebyście mi napisali, jak te najciężej, takie najtrudniejsze znaleźć. O. Albo tego, o, tęczowego na przykład. Tęczowego bym chciała, albo lodowego. Chicken marker nawet jest. Tu w ogóle wieża z markerów, o.
Spider Marker, przecież ja się pająków boję. Chomik Świr. Glitch Mimik. Proszę, zobaczcie, ile jeszcze mi ich brakuje. A chyba nawet teraz dodali, jest 200 markerów do znalezienia. Tak więc trzymam za Was kciuki, życzę Wam udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!